Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na romantyczną partię szachów. Współczesnych. E, jednym z ciekawych, ciekawszych arcymistrzów, którzy potrafią grać w ten sposób jest właśnie Nigel Short. Brytyjski arcymistrz, który e, grał między innymi z Garym Kasparowem o tytuł Mistrza Świata w e, federacji nie FIDELKO PCA, e, Związek Zawodowych Szachistów. Tak to się chyba po polsku nazywa. E, no ten. E, wtedy nastąpił też rozłam ty, tych wszystkich działalności, ale to nie o tym teraz mowa. E, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Partia pochodzi. Świeżutka partia, rozegrana. 23 września 2021 roku w jednym z ciekawszych turniejów. Podlinkuję tutaj, jaki to jest turniej, pod filmem lub w komentarzu. I jego przeciwnikiem jest Etienne Bacro, bardzo silny francuski arcymistrz, który no, teraz już może jest troszkę mniej silny, chociaż rankingi panowie mają imponujące. Jeszcze wrócę do Nigela Shorta, który przekroczył w swojej karierze 2700 jako drugi Brytyjczyk w historii. Z kolei Bacro również ten ranking 2700 miał w życiu przekroczony. Bardzo silni zresztą arcymistrzowie. I myślę, że partia może być ciekawa dla osób, które lubią trochę romantyzmu no fajny gnieciuch będzie w każdym razie, no zapraszam serdecznie E4, tak się partia rozpoczęła C5, tak właśnie to jeszcze przy okazji wspomnę, że Nigel Short właśnie to ten zawodnik, który rzekomo grał z Robertem Fischerem w nie w turnieju, tylko w szachy online nagrałem o tym film dzień wcześniej, podlinkuję również pod filmem lub w komentarzu skoczek na F3 Posunięcie D6, obrona sycylijska na szachownicy. D4 klasycznie, wybicie, klasycznie skoczkiem. Skoczek F6, tak się gra, a tak na piona wiadomo. Skoczek na C3 bronimy, wszystko w porządku. Skoczek C6 e, zagrały czarne. No, i teraz przyszedł moment na to, żeby spróbować zagrać jakoś białym. I tutaj short gra posunięcie F3. Ten ruch F3 jest kompletnie niegroźny dla czarnych, a nawet bym powiedział bardzo przyjemny. Ja powiem szczerze, na teorii debiutów, tutaj szczególnie w sycylijskiej. Za bardzo się nie znam, nie wgłębiałem się, ale znam te posunięcia, wiem mniej więcej o co chodzi. Generalnie tu się gra dosyć myślę, że ciekawiej inaczej. Na przykład można zagrać goniec E3, prawdopodobnie koniec G5 i takie tego typu rzeczy, no ale short grał w, tak, gra w szachy tak dosyć powiedzmy twardo. Ale z niezłym rozmachem. E, tutaj e, E5 zostało zagrane, skoczek na B3. Od razu te skoczki fajnie sobie stoją na boku. Goniec na E6. E, I teraz białe od razu zagrały skoczkiem do centrum. No, jak to u shorta zwykle bywa, musi coś spróbować zagrać trochę inaczej, chociaż to jest posunięcie jak najbardziej normalne, prawidłowe. To jest prowokacja do wybicia jednak tutaj figurki, co nie jest na pewno najlepsze dla czarnych, z tego względu, że tu pionek bardzo ładnie stanie i następnie pionek pójdzie na C4. Goniec zagrywa na E7. Zauważcie, że tutaj czarne w bardzo prosty sposób godzą się na stratę parę gońców powiedzmy to wprost, ale to nie jest złe. To nie jest złe dla czarnych. Tu prawdopodobnie nawet król może odbić na E7, jeśli, jeśli to by nastąpiło. Ale to już trzeba się bardziej zagłębić. Posunięcie goniec na E3. Roszada ze strony czarnych, posunięcie C4. No i ktoś by takiej pozycji nie chciał dostać po debiucie białymi, ale niech nas to nie zmyli, tutaj moi drodzy, ta pozycja jest równa. To znaczy, że czarne osiągnęły mały sukces, lecz shortowi to chyba pasuje, tak jak już wspomniałem, szachy romantyczne, czyli nieco niepoprawne, podobające się kibicom na pewno, więc. Tutaj białe nie uzyskują jakiejś super przewagi po debiucie. Posunięcie A5 jakże to fajne posunięcie, które próbuje tutaj tego skoczka spędzić z pola B3 i łapiemy generalnie przestrzeń. Ale dzięki temu pojawiły się pewnego rodzaju słabości u przeciwnika, czyli u czarnych, mianowicie, posunięcie, mianowicie pole B6. No i tutaj goniec zagrywa od razu na B6 z intencją zbicia Hetmana. Może czarne nie zauważą, ale zauważyły i zagrały Hetmanem na D7. No i teraz ruch A4. Widzimy, jest pionek A5, jest pionek A4. Generalnie Nigel Short to jest stara szkoła szachowa. Przypuszczam, że Przypuszczam, że on nie jest jakimś tutaj super specjalistą, jeśli chodzi o debiuty w szachach. Ja myślę, że on się bardziej teraz tymi szachami e, bawi, e, ale w bawi takim na dobrym poziomie, oczywiście, i jest w stanie wygrywać jeszcze z wieloma, wieloma arcymistrzami. Nigel Short ma w tym momencie, moi drodzy. 50, bodajże 6 lat, jak się nie mylę. Wieża z F na C8 i goniec zagrywa na E2 z intencją na pewno zrobienia roszady. Goniec D8. Próba wymiany tych gońców jest jak najbardziej prawidłowa i korzystna dla czarnych, no bo zauważmy, że jakby gońce się wymieniły. Zauważmy tych gońców. Postarajmy się sobie, sobie wyobrazić, że tych gońców nie ma. No to mamy tutaj czarne pionki i goniec białopolowy, które prezentują się bardzo dobrze i to strategicznie wygląda nieźle. Goniec jednak zagrał na F2. No, większość z nas prawdopodobnie by zagrała gońcem na E3. Z tym się również zgadza komputer. Aczkolwiek goniec F2 też nie jest złym ruchem, ale goniec E3 wygląda tak bardziej naturalnie, przyznacie. No ale goniec F2. Tak zagrywa short, skoczek na b4. Czasami tu też psychologia działa w dużym stopniu. No i po tym posunięciu już białe mogłyby zrobić roszadę, ale po co białym roszada? No przecież tutaj gra brytyjski super superarcymistrz, który kocha grać w szachy inaczej niż wszyscy. Skoczek zbija na b4 i pionek zbija na b4. Jak ocenić tę sytuację? Otóż w tej sytuacji dokładnie przewagę mają czarne. Tak ocenia to silnik, ale to nie trzeba być Einstein'em, żeby jeżeli ktoś oczywiście w szachach ma jakieś tam większe troszeczkę pojęcie, na pewno stwierdzi, że przewagę tutaj czarne mają. Znaczy. Każdy szachista przypuszczam, że wolałby grać z czarnymi z prostych powodów. Są tutaj słabości do ataku, to jest jedno. Dwa, że nic tutaj czarnym nie grozi. Wieże są bardzo aktywne. Goniec ma w przyszłości fajną opcję na wymianę się z tym gońcem czarnopolowym, więc ta wymiana byłaby świetna dla czarnych na pewno. Generalnie, strategicznie, to stoi wszystko dobrze dla czarnych, nawet ze względu na te zdwojone pionki. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Skoczek jednak zagrywa na D2, broniąc jednocześnie i pionka na C4 i broniąc jednocześnie pionka na A4. Hetman C6, no tutaj się powoli y, czarne zaczynają rozpychać, no B3 cementuje dwa piony w sposób prosty, no i jest goniec B6. I w tym momencie skoczek zagrywa na F1. Widzimy ładne przerzucanie się skoczka. Oczywiście ładne, ale przypominam, że to czarne, mają tutaj dobrą grę. No i ten skoczek prawdopodobnie chce iść przez E3 i przez D5. No tak się to raczej narzuca. Skoczek zagrał na D7. Ja bym tu z miejsca wybił tego gońca, aczkolwiek ten król by może uciekł nawet na G3. Takie rzeczy również widziałem. Zresztą bardzo słynna partia shorta z Janem Timanem, gdzie król zasuwał przez H4G. 5H6, i tam na końcu Hetman z królem dawali matę na G7. Też analizowałem tę partię na kanale, podlinkuję troszeczkę tych, tych zaległych partii. Może ktoś się zainspiruje ciekawszą grą. Skoczek na D7, jak już wspomniałem, i białe teraz grają goniec D3. No takie posunięcia, powiedzmy manewrowe, spokojne. Goniec się tutaj stabilizuje, licząc prawdopodobnie na jakieś tam wymiany. Ale to skoczek świetnie stoi. Nie ja się dziwię czarnym, że nie, że nie wymieniły jeszcze tego gońca. Skoczek zagrywa na E3. Dzięki czemu właśnie, no teraz tej, tej wymiany gońców nie ma, goniec d4, bierze a2, no i hetman c5. No dobrze, generalnie tutaj ta pozycja jest, no powiedzmy już teraz troszeczkę równa, białe troszeczkę te figury wyprostowały i szukają opcji prawdopodobnie na, jakieś, na jakąś roszadę, może hetman e2 roszada, takie plany są, ale tu jest taki nieprzyjemny szach. Nie ma za bardzo jak się przebić też czarnymi. Bo zobaczcie, taki ruch nie działa, taki ruch no, nie działa, bo tutaj każde bicie będzie możliwe. No przypuszczam, że tym pionkiem, aczkolwiek taki ruch jest ciekawy, może nie w tym momencie. Wieża jednak zagrała na Edwa. No bo kto tak gra? Kto w dzisiejszych czasach ustawia w ten sposób figury? No i teraz, moi drodzy, czarne zagrywają bardzo dobre posunięcie. Bardzo dobre proponuję zatrzymać materiał i poszukać fajnej opcji dla czarnych. Na y, ożywienie tej pozycji, bo zrobiło się tu nieco ciasno. I jest to ruch B5. Wcześniej przeze mnie wspomniany ruch B5. Świetne zagranie. Świetne zagranie z tego względu, że otwiera się albo jedna linia, albo druga linia do działania. Bardzo ładny ruch. Białe postanowiły zbić pionkiem z A. Goniec wtrącił szacha. Król musi iść na F1, aż się prosi, żeby ta wieża z H1 wylądowała gdzieś na polu C1 i już białymi stalibyśmy, myślę, że bardzo stabilnie, ale jednak jest inaczej. Wieża wkroczyła na A1 i wydawałoby się, że pozycja się już sypie, ale jest goniec na B1. Zasłonięcie się, jednak to jeszcze działa. Hetman D4 z bardzo sprytną tutaj wymianą i osłabienie, osłabieniem tutaj punktu y, B1, to znaczy gońca. Chodzi o to, aby y, wymienić obrońcę punktu B1 w tym momencie. Hetman C2, skoczek wskakuje na C5. Zobaczmy, że zagęszczenie figur na metrze kwadratowym jest ogromne. Tu jeszcze, Hetman, przede wszystkim. No, bardzo duże zagęszczenie figur. Ciekawa sytuacja. Czarne są bez piona. Lecz motywy taktyczne istnieją. No i co? Grać dalej. Co ciekawe, Nigel Short ma dobre wyczucie wbrew pozorom, no ale to jest doświadczenie. To przez lata się budowało i zagrywa najlepszy ruch w partii. G4. Nie trzeba też być jakimś geniuszem na poziomie arcymistrza, żeby taki ruch zagrać, oczywiście. Prosta sprawa. Król chce uciec przez G2, a przy okazji jeszcze tam zapobiegamy. No, tak. To już przy okazji, jakiemuś tam posunięciu F5, żeby zaoszczędzić ewentualnie pozycję, żeby nie otwierać linii F. Tak przypuszczam, ale to myślę, że nie jest aż takie bardzo ważne. Tu jednak czarne teraz popisują się bardzo ciekawym zagraniem. Jest to ruch skoczek na B3. No właśnie, po tym posunięciu nie można tego skoczka wybić. Dlaczego? Otóż po tym zagraniu Hetman bije B3. Świetne zagranie byłoby Hetmanem na D3, i tu się powoli zaczęłoby sypać moi drodzy, w tej sytuacji. Ciężka sprawa. No tego nie analizowałem. Lecimy dalej. Można sobie oczywiście przepatrzeć. No, ale to jest kwestia tylko taktyki w partii. Król zagrał na, C, na G2, skoczek wrócił na C5. Tutaj, jeżeli byśmy na przykład jeszcze gońcem pokusili się o bicie kolejnego pionka, a w ogóle widzimy, to wygląda imponująco, to by była niespodzianka pod tytułem Skoczek F5, no i Hetman ma problemy z ucieczką. E, tutaj partia byłaby wygrana po stronie białych, zdecydowanie. Poszło inaczej jednak, całe szczęście dla czarnych. Skoczek wrócił na C5, no i skoczek D5 już wygląda to coraz lepiej. Silnik ocenia to jako remis, czego ja kompletnie nie rozumiem, ale w praktycznej grze jest o wiele ciężej to wszystko poprzeliczać. No i Hetman wybił na C4 i skoczek dał szacha. Widełki są zrobione. Czarne poszły na to świadomie. Bardzo dobra ocena sytuacji przez francuskiego arcymistrza. Król F8. No co innego grać, na H8 nie pójdziemy raczej. Trzeba zbić. Goniec zbił, czyli jak cierpieć to za coś. Na, na short na to idzie dosyć, dosyć często. I teraz, moi drodzy, ciekawe zagranie, ale chyba jedyne goniec A2. Goniec A2. No właśnie, taki ruch tutaj jak B3 kompletnie nie działa, bo od razu zbijamy tutaj wieżę. No i widzimy, że wszystko gra. Potem leci Hetman, białe wygrywają. Jeżeli pionek oczywiście zbije Hetmana. Myślę, że to jest oczywiste. Po tym posunięciu. No właśnie. Tutaj teraz czarne popełniają błąd. Czarne zbiły hetmanem pionka. Co się wydawałoby dobre. Jak należałoby czarnymi zagrać lepiej? Otóż należałoby poświęcić drugą jakość. Po tym zagraniu jest ruch becz. No, i tak naprawdę ta pozycja mogłaby się skończyć tylko remisem, bo Hetman A8 to jest jedyne takie wyjście, które daje tutaj opcję, bo ten pionek jest strasznie groźny. Figury są bardzo rozegrane. No i po Hetman E2 widzimy, że wieża wisi. No nie, nie było też jak Hetmanem bronić tej generalnie wieży, i po takim wybiciu król E7 dawalibyśmy tutaj wiecznego szacha. Nie ma innej opcji. No, tutaj jak uciekniemy, to jeszcze dostaniemy plombę na D6, i tutaj skoczek może paść. No ale generalnie, jak skoczek się również zasłoni, to wieża zawsze broni tutaj Pionka, i tym zasuwamy. Ja mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Mój drodzy, Hetman jednak zbił na B5, wieża na A1, dużo wymian poszło i goniec C4. Hetman na B6 uciekł, uciekł i w tej sytuacji. Jest taka stara, mądra zasada, że groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Tutaj jest groźba bicia, czyli wymiany tak naprawdę skoczka, ale ja bym to zostawił. Ja bym tutaj tego gońca zostawił i trzymał go na związaniu. Nie łączyłbym tu pionów. Short miał inne zdanie. Oczywiście to bicie też nie jest złe, nie wypuszcza przewagi białych, ale już daje jakieś tam praktycznie, myślę, szanse czarnym. Pionek wybił na C5. No i te piony są groźne. Goniec z C4 na szczęście wszystko tutaj broni. No ale ta pozycja nie jest taka prosta wbrew pozorom. Hetman A2. Goniec D4 ucieka i Hetman A8 działamy na związaniu. Hetman B7, czarne planują wymienić Hetmany. Jeżeli nastąpiłaby wymiana Hetmanów, no to czarne mi chyba nie przegramy tej pozycji. Ze względu jednak na te pionki. One są silne. Wieża jednak zagrała na A2 i król E8. Jeżeli teraz po król E8 Hetman by wybił Hetmana, bo tak można by było próbować, to po tym ruchu i powierza A7 pogoniec C6 po ucieczce, nawet jak tu zbijemy pionka na F7, to białym to za bardzo nic nie daje, bo tutaj jest cały czas potężna groźba. Ja wiem, że to się wydaje, że jest dobrze. Oczywiście w praktyce by, mogłoby być różnie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale silniki tutaj są bezlitosne. Pozycja remisowa. Nie zagłębiamy się aż tak bardzo w to mocno. Myślę, że partia tutaj, po. O właśnie! Goniec zbił na F7 jest ciekawszym zagraniem i dobrym zagraniem dla białych. Po tym ruchu, no właśnie, co zrobić? Hetmanem zbić nie można, bo leci goniec na C8, więc wybija król i wieża A7. Ten motyw trzeba było zobaczyć. Wydaje się, że jest dobrze. No bo jest dobrze. Ale z praktycznego punktu widzenia, wierzcie mi, że ta pozycja nie jest taka prosta. Dlaczego? Po Hetman D7, Hetman dał szacha, król E7 i teraz został wybity Hetman. No i mamy pozycję, która jest bardzo niestandardowa. Końcówka jest szalenie według mnie trudna do zrealizowania dla białych, żeby wygrywać. Uważam, że jest bardzo trudna. Z praktycznego punktu widzenia wolałbym grać to czarnymi. Hetman zagrał na G8. Król d6, bo te pionki są nieistotne w tej sytuacji. Kompletnie. Co czy znaczy, wszystko jest istotne, bo wiadomo, te mogą potem próbować się dojść do przemiany. Lecz, no, gdzie królem zejść, tak? Tutaj król raczej te pionki chce wspomagać. G5, przepraszam, po król g6 zostało zagrane. G5, no właśnie, i koniec na e6. No i jak tu grać? Bardzo ciężka sytuacja. Gońce, patrzące w tę stronę, wspomagające marsz pionów, no to jest e, piękna armia. Piękne tutaj już zakończenie partii, według mnie, e, powinno być. No ale Hetman zbił pionka. Jedyna szansa uwolnić tutaj piony. E, B3 nastąpiło i Short odważnie zbija kolejnego pionka. I B2 nastąpiło. Moi drodzy, ten ruch jest błędem. Czarne za szybko chciały tutaj dojść tym pionkiem. Plan jest prosty: zagranie gońcem i dojście tutaj pionem. Dlaczego ten ruch jest błędny? Za chwilę się dowiemy, bo będzie kontynuacja partii, ale jak należałoby zagrać przede wszystkim w tej sytuacji? O, dokładnie w tej. Przede wszystkim, short tutaj prawdopodobnie musiałby. Poruszyć się Hetmanem na B7. No po tym ruchu e, silnik wskazuje remis. E, wieczne szachy tutaj cały czas grożą. Bo jeżeli goniec C4, żebyś tam przestawić, e, no to wieczne szachy grożą. Generalnie, jeszcze mm, w tej sytuacji, po biciu na G7. Posunięciu B3 i posunięciu biciu na H7, o może w tej sytuacji będzie to bardziej jasne, to czarne powinny zagrać C4. Właśnie nie śpieszyć się z tym pionkiem, tylko złączyć te piony. I właśnie o kontynuacja po raz kolejny. Hetman B7 dawałaby remis. Raczej remis by dawało, bo na przykład po ruchu C3, gdzie te piony wyglądają naprawdę imponująco, to tutaj no, jest wieczny szach. Tutaj wiecznie tego króla będziemy szachować i tak dalej, i tak dalej. No cóż, poszło inaczej. Zobaczmy, hetman zbił na H7, pionek na B2 i Hetman zagrał na B7. Koniec F7 jest taka szansa, że tu możemy oczywiście podstawić gońca, no bo ten pionek już jest bardzo zaawansowany. No ale short, na szczęście dla siebie zagrywa naprawdę dobre posunięcia, jest to uważam nadal trudna końcówka z praktycznego punktu widzenia i posunięcie F4. Bardzo ładny ruch, który daje szansę aktywności króla. Król na F3 zmierza. Po wybiciu król właśnie tam się poruszył i goniec zagrał na C4. Cały myk teraz w tej końcówce polega na tym, że Hetman musi pilnować tego pionka. Jedyną szansą białych to jest marsz pionków po skrzydle, na skrzydle królewskim. No i właśnie tak się dzieje. Ruch G6, goniec D3. Zobaczcie, jak blisko jest do przemiany. Pomijam fakt, że można w ostateczności białymi dawać szacha królowi czarnemu, i myślę, że wieczny szach jest tutaj nieunikniony, ale jest to właśnie ruch G7. Ruch G7 daje tę możliwość. Nie można dorobić hetmana, bo wybijamy i dorabiamy hetmana z powrotem. Jeden pion mniej na skrzydle tutaj by u czarnych, jeden, jeden pion mniej u czarnych by nastąpił, więc tutaj nastąpił, no by zniknął. Goniec na C4 się poruszył, ale. Dlaczego nie można zbić pionka? No proste zagranie. Hetman D5, król odchodzi i zbijamy. Wygrana. Dosyć łatwa. Goniec jednak zagrał na C4. Hetman dał szacha królowi. Król D7 i król zbija pionka na F4. To jest też bardzo fajny myk z tego względu, że ten pionek czasami może przesłonić drogę gońcowi do G7. No ale goniec w porę się opamiętał. Zbił piona i właśnie jest ruch E5, dzięki czemu tutaj jest szansa zbi zbicia tego piona. Ale mamy szacha i ten król musi uciec. No i goniec C1. Obrona pionka, ale już taka troszeczkę pasywna obrona pionka, nieaktywna jak to było na polu D4. Ale nadal y, pionek jest bardzo zaawansowany. Jak grać? Teraz sytuacja już się wydaje troszkę prostsza. Mianowicie Hetman D D6 szach. No i król C8. Jakby król zagrał na E8, to jak wygrywać te partie, moi drodzy? Jaki ruch zagrać? Można zatrzymać materiał. Otóż E6 wygrywa. Dorobienie Hetmana nic nie daje, bo mamy mata w dwóch posunięciach, a jak goniec zbija, Hetman zbija i zdążymy zawsze tutaj obronić punkt B1. Jednak po królce 8. No jest bicie pionka z szachem, co jest fajne. Król B7. No zbić nie możemy gońca, oczywiście, więc dajemy szacha. Król zagrał na A7. No i teraz Nigel tutaj bardzo ładnie zagrał. Ja muszę przyznać, że naprawdę ta siła gry jednak pozostała u niego i zagrał H4. Bardzo ładny ruch, cały czas kontrola. No i teraz o co chodzi? Jeżeli goniec zagra na D3 i będzie chciał doprowadzać pionka, to zawsze jest hetman A3 ze zdobyciem gońca, więc trzeba tutaj czarnymi bardzo uważać. Goniec zagrał na E6, próbuje sztuczek po F5. H5 idzie do góry. No i teraz po gońcu F5 to też nie działa. Dlaczego? Bo gramy hetmanem na e7 i po tym ruchu gdziekolwiek król nie zagra, to mamy albo szacha na f8, albo szacha na f6 i zdejmujemy gońca. Więc w tej sytuacji król zagrywa na a6 i pionek h6. Bardzo ładnie, no wiadomo, nie można wybić, bo tutaj leci pionek, więc goniec teraz zagrywa na f5. No ale mamy ruch, który tak naprawdę partię wygrywa. Jest to posunięcie H7. No i w tej sytuacji, chyba w tej sytuacji się czarne poddały. Dlaczego? Jeżeli nastąpi wzięcie pionka, a tak trzeba zagrać, mamy Hetman D6. No i okazuje się znowu, gdzie król nie pójdzie, to zawsze szachujemy albo na C7, albo na D7, zdobywając gońca. Na przykład król B5, Hetman D7, król B4. Bicie. No i sprawa jest już. Banalna. My drodzy, bardzo ciekawy zawodnik tej Nigel Short. Przyjrzymy się mu bliżej w kolejnych partiach, myślę. Długa analiza. Dziękuję wytrwałym widzom za obejrzenie całego materiału. Pozdrawiam. Cześć.